witam Was w nowym filmiku na moim kanale. Dzisiaj zapraszam Was na taki mały apartament tu, czyli pokażę Wam, jak wygląda mój pokój hotelowy na czas pobytu w Krakowie na koncert Justina. Więc na samym początku powiem, że ja jestem w innym hotelu niż moja mama, więc to jest tylko i wyłącznie mój pokój i jestem w nim sama, więc jestem bardzo z tego powodu zadowolona i za chwilkę Wam pokażę tutaj tak pokrótce co i jak. Ok, jak się wchodzi, to po lewej stronie najpierw są drzwi do łazienki. Nagrywam telefonem, więc musicie mi wybaczyć brak stabilizacji, ale po prostu nie brałam aparatu. Ok, jak się wchodzi, to najpierw jest tutaj toaleta, tu akurat wisi mój ręcznik, bo się kąpałam, więc on się jako tako suszy. Tutaj jest po prostu moje dowództwo jak na razie, czyli to tutaj maluje się, jak widzicie jest zlew, moje jakieś tam pędzelki, kosmetyki. Tutaj jest lusterko, którego, szczerze powiedziawszy, nie używałam, ale dobra. Tutaj jest kontakt, nie wiem do czego to w sumie to służy, wolę, nie wiem, wolę je zaczepiać. Niżej jest, tutaj jest suszarka do włosów, tutaj są jakieś reklamóweczki, tutaj są dwa takie mniejsze ręczniki, tu jeden duży, jak mówiłam, tam drugi się suszy. Tutaj są jakieś tam szamponiki i tak dalej, takie normalne rzeczy. Tutaj są chusteczki. I tutaj jest piękny prysznic, jak widzicie, on jest odgrodzony delikatnie tylko szybą. Ale jest po prostu mega. Więc tak się prezentuje łazienka. Moim zdaniem jest naprawdę piękna. Przejdźmy dalej. Aha, tu jest szafa. Właśnie, w szafie to tam jakieś tam rzeczy mam, dwie, może trzy. Właśnie jak się otwiera, to się zapala światło. Tutaj jest moja kurtka, bluza i tam buty stoją. I tutaj jest jakieś tam żelazko i deska do prasowania, to mi nawet nie jest potrzebne w sumie. Więc nic ciekawego. Tutaj jest oczywiście piękne, duże lustro. Tam jakieś, żeby sobie przyczepić. Tutaj jest pufa. Wchodzimy do najlepszej części. Przepraszam od razu za nieporządek, ale po prostu ja już leżałam na tym łóżku. Skakałam sobie po nim, więc po prostu jest ono w stanie, jakim jest, ale jak widzicie, jest to takie wielkie łóżko typu king bed, więc naprawdę mega się na nim wyśpię, tym bardziej, że jest ono tylko i wyłącznie dla mnie. Tutaj stoi moja walizka, raczej leży. Tu jest mój kabel do telefonu, bo ładowałam. Są takie lampeczki. Tutaj też są przy łóżku. Nad łóżkiem jest taki wielki, wielki obraz. Są szuflady, w których, a w sumie mam tylko teczkę, bo tam mam bilety. I tak, tutaj się zaczyna, czyli naprzeciwko wielkiego łoża. Jest mega wygodne, mega miękkie. Jest telewizor z internetem, przed chwilą wyłączyłam sobie YouTube'a i po prostu włączyłam tutaj, nie wiem, coś się włączyło, ale jak widzicie, tam sobie słucham muzyki na YouTubie. I tutaj jest wielka komoda, w której same cuda. Znaczy tak, w sumie w tych szufladach nic nie ma, bo nie chowałam, tutaj jest jakaś ściereczka, więc sobie to nawet wyjmę. Tutaj w drugiej nic nie ma. Trzeci też nie. Tutaj jest lodówka. Ogólnie dziwne, bo wiecie, mam pokój sama i tak po prostu mama przyszła. Ja chciałam sobie schować tu spodenki, myślałam, że to jest szafka, a tu jest co? Lodówka. Najśmieszniejsze jest to, że tu są alkohole, więc i soki. Miałam tu jeszcze jeden sok. A jeszcze mama mi jakąś kanapkę tam włożyła i to wszystko tutaj już było i tu jest w ogóle woda w puszce, więc mega. Jakiś tam szampan i tak dalej, więc tego raczej pić nie będę. I tutaj jeszcze był otwieracz, to już otwierałam coś. A tutaj są rzeczy typu... Aha, jest taka szufladka. I jak widzicie, jest ekspres do kawy, można sobie kawę zrobić czy herbatę i są kubeczki. I tutaj jest safe, nie wiem czy widzicie. Jest safe, jest jego tam obsługa, ale raczej z niego korzystać nie będę, bo jest mi on zbędny. A to jest co? Nie wiem, co to jest. Nie wiem, szczerze powiedziawszy, więc nie będę tutaj mówić, się wypowiadać, skoro nie wiem. Safe, jak mówiłam, mi się raczej nie przyda. Więc zamykamy tą szafkę. Na szafce stoją jakieś tam moje rzeczy, więc w sumie to nie jest ciekawe. Tyle, że tutaj miałam dwie wody, kieliszki i jakieś szklanki zwykłe. Tutaj leży moja opaska z lekcjami z Nikiem. Tutaj jest biurko, jak widzicie teraz jest ciemno, więc no nie za bardzo widać, ale jest takie piękne biurko, tu jest moje picie, z
taka wielka lampka, krzesło, jakiś stolik okrągły, fotel, tam też jest lampa i tutaj jest też łóżko. No i tutaj jest wielkie okno, którego teraz nie zobaczycie, bo jest ono zasłonięte, bo mam noc i po prostu no zasłoniłam je sobie, więc sobie mogę wam pokazać, odsłonić, ale tam nic ciekawego nie ma, bo jest ciemno i tak nie zobaczycie. Więc jeszcze raz wam pokażę, jak się prezentuje mój pokój. Taki szybki apartament tour, więc tak wygląda mój pokój. No myślę, że jest naprawdę spoko, przynajmniej dla mnie się podoba. Jeżeli wam się spodobał, zostawcie łapkę w górę, napiszcie, czy wam się mój pokój podoba. Jeżeli jesteście na koncercie, byliście raczej, to możecie napisać, w jakim hotelu byliście, czy wam się podobał. A my widzimy się w kolejnym filmiku. Pa, pa!